Myślicie, że możecie tutaj robić, co wam się podoba? Że ja jestem podobna do waszej nieporadnej matki, której możecie skakać po głowie? Nie. Ciocia nie jest podobna do mamy. Nasza mama jest ładna i dobra. Tak. A gdzie wasi rodzice? Jedziemy do nich. Oni kłamią! Oni mnie porwali! Co takiego? Są porwacze i oszusti! Nie daj mi nic do picia! Ona zmyśla! Kupuj do wyobraźnię! Pokażcie bilety. Zaraz pokażę, tylko muszę usiąść na krześle. Nie pozwól mu, on cię zamieni w karalucha! A co tu się dzieje? Dzieciaki jadą bez biletu. Chciałbym usiąść na moim krześle. A ja chcę, żebyś mi powiedział prawdę. Mówię prawdę. Nie mamy biletu. To jest nasza ciotka. Ma chyba 40 lat. Zmniejszyliśmy. To krzesło może wyczarować wszystko. Nawet bomba atomów. Koniec prawdy. Macie się fantazję. Uciekliście z domu, co? Słuchajcie, ja też kiedyś zwiałam. No. A wiecie dlaczego? Dlatego, że tata nie chciał mi kupić psa. Ja siedziałam na strychu i krzyczałam: chcę mieć psa, chcę mieć 100 psów! Nikt nie tego nie mówi! Dlaczego? Czuję, że będą kłopoty. Gdzie są te psy?